Siemanko, z tej strony Vanry, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5 Polska Straż Pożarna. W dzisiejszym odcinku, tak jak zawsze, będą grube dymy, grube akcje. No i musimy naprawić naszą 22, bo ostatnio nam się zepsuła i nie mogła wjeżdżać do akcji. Dzisiaj mamy grubą obsadę, bo mamy aż 10 osób razem ze mną. Także niektóre te osoby na akcjach będą musiały zostać w remizie, obstawiać nasze miasto. Ale jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, ta na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Bo mało z was subskrybuje mój kanał, a ogląda moje odcinki, aż prawie 50%, więc prosimy was, zostawcie tego suba tam na dole, żeby mnie wesprzeć, bo dobijamy 20 tysięcy subskrypcji do końca sierpnia. A jak dobijemy te 20 tysięcy, to czeka na was niezła niespodzianka. Tutaj macie także 10 ostatnich subskrybentów, którzy subowali mój kanał, więc wiadomo co robić, jeżeli chcesz tam się pojawić. No to co, lecimy. Ej ty, słyszałeś może Gaminate? To produkt składający się z 12 wspaniałych składników, dzięki którym poprawisz swoje wyniki w grach oraz w szkole, na sprawdzianach, kartkówkach czy innych bzdetach. A teraz w rewelacyjnych smakach, ja bardzo serdecznie polecam Ice Tea broskwiniową. Z kodem Wanderek 10% zniżki. Okej, okay, idziemy sobie do naszych chłopaków. Tutaj widzę, ktoś siedzi, spytam co tam u niego. Czołem, co tam u ciebie? A no siedzę, nie mam co robić. Nudny. Jak ty nie masz co robić? No to miotła i zamiataj. No nie ma co robić. W jednostce zawsze jest co robić, tylko trzeba myśleć z głową. O, chyba nawet pożyć zamiatać. Idę sobie zobaczyć, co z naszą 22. To nasz mechanik jednostkowy tam już coś ogarnia. Czołem, panowie. Czołem. Czołem. Jak tam tutaj sytuacja z samochodem? Szefy, tutaj trzeba było wymienić rozróżnik, gdy szef tam przeleje na konto tam mechanika. Mhm. No i ja już tu kończę, zaraz to muszę być gotowy. Jasne, a sygnalizacja działa? No właśnie średnio. No robimy, powoli. No dobra, widzę, zawsze z tym 22 zawsze były problemy. No tutaj akurat to jest... Dobra, gdzie jest reszta chłopaków? Możliwe, że śpią albo w kuchni. Jak to śpią? Rano dopiero jest, co oni? Przecież na służbę i śpią już? No to, dobra, to. Zobaczymy. Co oni z myślą? Przychodzą na 8 do roboty, na służbę i co, już śpią? Co tam, panowie? Ale dobrze, dobrze. Gdzie reszta ekipy? A tam siedzą. Jasne, zobaczę do nich. Czołem, chłopaki. Czołem. Czołem. Na jedzenie i wyspani? Na jedzenie i wyspanie. Oczywiście. Jasne, bo dzisiaj będziemy kupować łódź ratowniczą. To ciekawe. Mamy już tam ją zrobioną, tylko musimy w Sandy pojechać, bo ona tam jest zwodowana. Niestety używana, ale prawie jak nówka, bo z tego roku. Dobra, jedźcie tam, ja idę sobie wypiszę papiery jakieś z wczoraj, no i lecimy zaraz, nie? Nie ma problemu. Widzicie, w końcu znalazłem łazienkę. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku nie mogłem znaleźć łazienki, tym razem ją znalazłem. Dobra, już wiem, gdzie jest ta łazienka, po prostu nad kuchnią. Chyba tutaj musimy iść dalej, bo ja się dalej gubię tutaj w tej jednostce. No, tu jest Chief Office, dobra. Wypisuję tutaj sobie dokumenty i zaraz jedziemy. Uwaga, uwaga. Wyjazd 21 do wypadku samochodu z pociągiem na Davis. Oho, słyszeliście to? Mamy wyjazd, a mieliśmy jechać po łódź. Dobra, zbieramy chłopaków i lecimy. Chłopaki, chłopaki. Przebieramy się i lecimy na akcję. My też? 21 jedzie tylko. Dobrze. Okej, okay, słuchajcie, ja się przebieram. Chłopaki już tam się zbierają. Dobra, już jestem ubrany, ja sobie biorę 90, pojadę sobie 90, a reszta... O, 21 już jest tutaj, widzę, gotowe. Chłopaki, jedziemy na Davis, tak? Czekamy na samą ekipę i jedziemy. Dobra, wszyscy już przebrani, dobra, jedziemy. 998 Los Santos, zgłoś się dla 13. No, odbiorze. Zgłaszam wyjazd 90 oraz 21 do wypadku. Przyjąłem. Dobra, słuchajcie, już jedziemy. Od przyszłego odcinka znalazłem gościa, który nam zrobi tutaj syreny policyjne, bo niestety te, co są na internecie, to są niekompatybilne z 5M i nie da się po prostu wejść na 5M, jak się je wgra. Ale także z uprzejmości tego kolegi, tutaj macie jego nazwę na ekranie, fajnego ILS-a nam pomógł, który nie jest bugowany tak jak ostatnio. Z tego, co słyszałem, tam mamy jedną osobę poszkodowaną, chyba ta maszynista, z tym jest wszystko w porządku. Tylko jedna osoba w samochodzie wyjechała na tory. Podobno jest w ciężkim stanie, także trzeba będzie wezwać tam LPR-a na pewno. Zgłoszę to do SK. 998 Los Santos, zgłoś to 13. Wezwij tutaj LPR-a na miejsce zdarzenia. Przyjąłem. Zgłaszam tak, że jestem już na miejscu i podchodzę do działań. Zaraz podam ci całe rozeznanie. Dobra, chłopaki, tutaj jedna osoba, niech bierze ten rozpieracz. I czekamy też na policję. Ile jest osób poszkodowanych? Jedna osoba? Jedna. Cholera jasna, z tego co widzę tutaj, mamy osobę z niezłym tutaj... Cholerka, dobra, jest już policja. Dobra, weź tutaj, otwórz maskę i rozetniesz tutaj też drzwi, okej? Okay? Dobra. Idź po klucze i odłączysz akumulator.
Okej, policja już jest na miejscu zdarzenia. Panie, ale ja go wciągłem pod ten pociąg, to... Dobra, z wszystkim przynajmniej już policja od was. Dobra, zajmijcie się poszkodowanym. Weźcie tutaj deskę i będziecie go wyciągać. Załóżcie mu koło jeszcze ortopedyczne, także. 998 Los Santos, zgłosi dla 13. Podaję rozpoznanie z akcji. Mamy tutaj jedną osobę poszkodowaną bardzo ciężko. Maszynistą jest wszystko w porządku. Na miejscu zaraz będzie LPR. Przyjąłem. Dobra, chłopaki, bierzcie tą deskę i wyciągajcie go. Załóżcie mu także to kołnierz, jedną osobę trzymał głowę i dwóch wyciąga go. Chodźcie mi pomóc, ja go wezmę, podtrzymaj mu głowę. No, już. Trzymasz? Trzymam. Dobra, ja pod tutaj śmigłowiec, żeby poleciał, ja go tutaj będę kierował. Dobra, z tego co widzicie, śmigłowiec już tutaj nam ląduje. Ustawiam go tak, żeby po prostu na wprost mnie lądował. Dobra, siada, spokojnie siada. Dobra, już usiadł. Poczekamy, aż wyłączą się wirniki. Dobra, wysiada. Bierz torbę. Panowie, mamy tutaj osobę z ciężkim stanem. Mhm. Strasznie ma głowę rozbitą i plecy. Dobra, jak z samochodem? Są jakieś plamy ropopochodne tutaj? Nie ma nic. Dziwne, dobra, to trzeba zabezpieczyć samochód, wezwać lawetę. Jak tam panowie? Jestem szef. Jestem. Czy możesz wiedzieć, co się stało? Osterkowy atem rozgrywa. Zaraz wszystko ustalę. Dobra. Cholercia, dzisiaj na początek dnia mamy ostrą akcję. Jak tam panowie? Stąd ciężkie będziemy musieli przetransportować pacjenta do szpitala. Jasne, to... A jest przytomny? Nie jest przytomny. Dobra, intubujemy. Dobra, to się zajmijcie nim i jak będzie potrzebować pomocy, to mówcie. Jasne. Dobra panowie, sytuacja wygląda tak. Młodszy aspirant Tomasz Wypij. Sytuacja wygląda tak, przybyliśmy na miejsce zdarzenia. Na miejscu spotkaliśmy właśnie ten pociąg i samochód. W środku była osoba poszkodowana w stanie ciężkim. Wyciągnęliśmy ją, odpiliśmy akumulator. Samochód także musieliśmy otwierać nożem rozpieraczem. Z maszynistką jest wszystko w porządku. Dobra, a ustaliliście coś, z jakiego powodu to się stało? Z tego co mówił nam maszynista, to w ogóle szlabany nie zadziałały i te czerwone też się nie paliły. To trzeba będzie to już się tym zajmieć na monitoringu miasta i ustalić, co się stało. Dobra, no to wszystko od nas. Jasne, dziękuję. Dobra. Poczekajcie tylko tutaj, no ale to poczekamy i możemy zawijać. Tak. Dobra. No spokojnie, dzięki. Dobra, podjedę do LPR-u, spytam, czy będą odlatywać już. Jak panowie, już transportujecie go? Już zabezpieczamy i będziemy brać do szpitala. Jasne, dobra. To ja was tutaj zabezpieczę, żebyście odlecieli. No. Dobra, śmigłowiec będzie właśnie leciał do góry, właśnie odlatuje nam. Stanem ciężkim do szpitala z poszkodowanym. Dobra. Zmienia kurs, dobra, my możemy już iść. O, laweta właśnie przyjechała. O, ale co się z tym pociągiem stało? Co się stało z tym pociągiem? Dobry. Okay. Zabiera pan go, tak? Tak, zabieram. Jasne, dobra. Dobra, laweta już tutaj zabiera nam samochód. No co, my będziemy zawijać, panowie, tylko zabezpieczymy tutaj, policja zabezpieczy ten pociąg i będą też ten pociąg ogarniać. Dobrze. Na koszary czy po łódź? Panowie, zabezpieczcie tutaj tą drogę, bo my już tutaj nie jesteśmy potrzebni. I ogarniać ten pociąg, tak? Tak. Dobra, panowie, zawijamy stąd. A szefie, na koszary czy po łódź teraz? Na koszary. 998 Los Santos, zgłosi dla 13. Zgłaszam odjazd zdarzenia, sytuacja opanowana, poszkodowany, przetransportowany do szpitala. Przyjąłem. To co, my zawijamy na koszary i trzeba w końcu jechać po tą łódź, bo nam chyba tutaj, bo po prostu musimy w kolejnym odcinku polecieć nad wodę i przeszkolić naszych strażaków na działaniach wodnych. 998 Los Santos, zgłosi dla 13. No odbiorze. 90x21 na bazie. Przyjąłem. Słuchajcie, ja się idę przebrać i lecimy po tą łódź. Szefie, udało się naprawić. Udało się naprawić? Tak. Chodzi. Kurczę, bo bardzo tak. Dobrze. Czyli co, dzisiaj wyjedzie, tak? Tak, tylko że te sygnały tak trochę świecić nie chcą, ale to... Coś się z tego po prostu. Tak, ogólnie już pali, normalnie jeździ. Panowie, to my pojedziemy sobie 90 po tą łódź, tak? A kto pojedzie, szefu? No, mechanik ze mną pojedzie. W dwójkę pojedziemy, dobra? Uwaga, wyjazd do pożaru budynku FIB 21-22 oraz 53. Cholera, mamy akcję właśnie, dobra. Drabina 21 oraz 22, jedziemy na akcję. Cholera, no mieliśmy jechać po tą łódź i znowu mamy akcję. Przebieramy się. Dobra, jedziemy panowie, jedziemy. 998 Los Santos, zgłosi dla 13. Zgłaszam wyjazd 90, 21, 22 oraz 53 do pożaru budynku FIB. Przyjąłem. Słuchajcie, to musi być jakaś gruba akcja. Skoro budynek FIB się zajął i wysłałem aż tyle jednostek, ale przynajmniej mamy dużo osób dzisiaj, także sobie poradzimy. Ja niestety nie mieszczę się w tych samochodzie, więc muszę jechać operacyjnym, ale to chyba nic tam nie przeszkodzi w tym. Czy widać tam już jakiś ogień? Który to jest budynek? W razie ja nic nie widzę. Cholera, widzę jak się tam faj, czy widzicie to?
Dymi się niesamowicie. Na dole też się dymi. To nie wiem, co tu się stało, jakiś samochód leciał? Dobra, policja już jest na miejscu. My sobie parkujemy. Cholera, ile tu jest gapiów. Dobra, wszyscy dojechali szczęśliwie. Dobra, kierowcy, podłączać się tutaj do hydrantów. Podłączajcie się do hydrantów, panowie. I osoby wszystkie, oprócz kierowców, zakładają sobie aparaty. Wszystkie osoby, oprócz kierowców i oprócz drabiny, zakładają aparaty. Ja także z wami wejdę, panowie. Dobra, także sobie założę aparat, bo chcę po prostu pokazać wam tą całą akcję w środku. Dobra, mam aparat, weźmiemy sobie linię gaśniczą. Dobra, ty przede mną, chodź ze mną i jesz w pierwszej rocie. Panie policjancie, jak pan uważa szansę strachów? Dobra, słuchajcie, my początkowo sobie wejdziemy jedną rotą, żeby zobaczyć, co tam się w środku dzieje, czy nie ma jakichś poszkodowanych. Mamy także tutaj linię zabezpieczającą i będziemy wchodzić. Jak widać, tutaj na początku nam się jara. Policja już nam zabezpieczyła wszystko. Teraz trzeba podać rozpoznanie nam, dyspozytorowi. Cholera. Dobra, trzeba... Cholera, jara się nawet nam dół, ale nie wiem, dlaczego dół się zero, skoro pożar był na górze. Ale trudno, gasimy sobie tutaj i zaraz musimy pójść do góry. Ale jara się niesamowicie. Poszkodowanych raczej, nie wiem, może ewakuowali tutaj wszystko. Trzeba zaraz spytać policjantów. Cholera, ile mam tutaj ognia? Aż po prostu FPS-y spadają. Niesamowicie nam się tutaj wszystko zajęło. A powoli nam się woda kończy. Bo nam tutaj linia nie starczyła. Dobra, my zrobimy przejście, musimy iść do góry, bo... Jak góra nam się tam sfajczy, może tam ktoś jeszcze być. Dobra, będziemy musieli chyba wchodzić tutaj schodami. Ciężko jest to ugasić, wam powiem. Cholera, wychodzę właśnie do chłopaków, zobaczcie, jak tutaj rozłożyli już podnośnik hydrauliczny. Będą gasić nam od góry. Dobra, zaraz zobaczymy, czy tam są poszkodowania. Na razie nikogo nie znaleźliśmy. Dobra, co? My wchodzimy dalej do środka. Wchodzimy na wyższe piętra. Panowie, wchodzimy na wyższe piętra. Panowie, na dole sytuacja ugaszona? Ogarnięta? Ogarnięta. Dobra, panowie, te osoby są z przodu. W czwórkę wchodzimy na górę, reszta zostaje na dole. Dobra, wchodzimy. Może winda zadziała. Dobra, winda działa. To, co widzę, chyba tutaj jest wszystko w porządku. Dobra, chodźcie. Na razie tutaj wszystko jest w porządku. Chyba na dole jest pożar. Dobra, wbiegamy tam, wbiegamy tam. Musimy znaleźć schody. Słyszę ogień, po prostu słyszę ogień tutaj. O, jesteśmy coraz bliżej, żeby tutaj były schody jakieś. O, cholera, widzę ogień. Dobra, jednak na tym pierwszym też coś jest. Poczekaj, mam prawie dół. O Jezu, zaraz się tu podpali. Dobra, powoli nam tutaj już ogień gaśnie. Tylko nie wiem, jak z niższymi piętrami to będzie, wiecie? Na razie poszkodowanych żadnych tutaj nie ma. Chyba tutaj federalni wszystkich poszkodowanych zebrali na dół. Albo w ogóle nie było poszkodowanych. Dobra, panowie, szukamy schodów. Dobra, słuchajcie, na razie nie widzę tutaj żadnego pożaru. Tam u góry wszystko gaszą, ja idę sobie sam. Alarm tutaj pika i pika, ale u góry tylko się jarało. O cholera, tu się coś jara. Dobra, musimy to szybko ugasić, szukać tych poszkodowanych. W ogóle jacyś, jeżeli są, żebyśmy się my tutaj nie podpalili. Małe ognie w sumie to jest. O, jednak trochę większy nam się tu powstał. Nie, bo nie mamy tutaj naszych strażaków, a nam się powoli woda kończy. Dobra, gasimy, gasimy. Halo, jest tu kto? Straż pożarna. Chyba nikogo nie ma. Dogaszamy, dogaszamy wszystko. Bo jesteście chłopaki. Dobra, o cholera. Cholera. Nie wchodzić na tą, na te schody, okej? Okay? Chociaż są betonowe, także możemy zaraz tam podejść, zobaczyć co u góry jest. Dobra, chłopaki tutaj już nam trochę ugasili. My lecimy dalej. Drzwi są zamknięte. Dobra, mamy jakieś drzwi, panowie. No, tu już byliśmy, tak? Coś cholernie cicho tutaj, ognia nie słyszę. Wow, cholera. Dogaszać ten żar, dogaszać ten żar. Pełno tu jest po prostu, ten budynek jest doszczętnie spalony, to wygląda jakby tu jakaś bomba uderzyła. Tak szybko to się zdążyło tutaj zjarać, dopóki my nie przejechaliśmy. Co my tutaj mamy dalej? Wow, jakaś dziura, tu wygląda jakby samolot to walnął. Dobra, dogaszamy, dogaszamy, panowie. Uwaga, nie wchodzić ten strop, nie wchodzić. Ale chociaż na dół trzeba nie zejść, bo nie ma innego przejścia. Dobra, uwaga, panowie, będę schodził. Dobrze. Dawajcie, powoli schodzicie, ja będę tu was chrobał. Ten strop jest niebezpieczny, ale musimy zejść. Na szczęście poszkodowanych żadnych tutaj nie widzę. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Tylko widzę tutaj dym. Żadnego ognia już nie widzę. Cholera. Serwerownia tutaj padnięta. Poszkodowanych nie widzę. Na całe szczęście.
Czy my przejdziemy do punktu wyjścia? Chyba nie. Dobra, idziemy chyba dobrze. Tu mamy jakieś drzwi. Dobra, przechodzę przez nie. Tu jakiś mały żar trzeba ugasić. Jakby po prostu... On nie jest ugaszony, ale to jest tekstura gry, także... Dobra, mamy schody. Tu jest zejście na dół, rozchodzimy. No a te schody uważaj, że są sterowe. Widzimy panu, szukamy poszkodowanych. To jest kolejne chyba coś, to jest coś innego, też coś walnęło chyba, nie? No chyba tak. Idziemy do góry. Trzymajcie się blisko ścian. Tutaj trzeba zejść, uwaga. Uważajcie na linię, żeby wam nie pękły. Chyba gasimy to jak najszybciej i musimy stąd zmykać, żeby po prostu ten budynek się nie zawalił. Oho, słyszycie? Coś już słychać, jakby pękał budynek. Omega, omega, strażacy, wychodźcie z budynku, budynek powoli się zawala. Panowie, zmykamy stąd, słyszycie? Omega, zmykamy stąd, zaraz budynek się zawali. O cholera. Panowie. To jest nasze jedyne wyjście. O nie, musimy skakać chyba. Skakać chyba nie, ale jakoś się opuścić tam, albo zejść po jakiejś... Może przyczepmy się. A mamy czym? Chyba, że... Panowie, opuścić linię na dół. Zejdziemy po linii gaśniczej. Właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, panowie, zrzucam linę. Będziemy powoli schodzić. Uwaga, schodzę. Dobrze. Dobra, panowie, zmykamy stąd, jak najszybciej. Trzeba schody jakieś znaleźć. Tu wodę chyba nam u góry koledzy. Jesteśmy w jakiejś piwnicy? O, są schody, dawaj. Chłopaki, zmykamy stąd. Budynek się teraz zawali. Dobra, cicho. Odsuńcie się od budynku. Budynek się teraz zawali. Wszyscy się odsunął. Cicho. Podnośnik już tutaj trzeba na dół dać. Budynek się zaraz zawali, także my stąd będziemy musieli zmykać. Dobra, widać, że nasz... Są jacyś ranni? Nie ma właśnie poszkodowanych, żadnych nie znaleźliśmy. Okej. Czafia, może odjedźmy samochodami, żeby... Jasne, odjeżdżamy samochodami. Rozpinajcie tutaj te węże. Mamy wrot. Dobry, postępowy, Adam rozgwiazda. Dobry. Chwilka tylko ściągnę aparaty, okej? Okay? Dobra. Jeszcze raz. Posterynkowy Adam rozwadza. Co to się stało? Proszę pana, budynek doszedł do samozapłonu. Wygląda jakby to był jakiś zamach, bo było pełno dziur w budynku, tak jakby coś wleciało w niego. Budynek zaraz się zawali z tego, co tam nam powiedzieli. No i żadnych poszkodowanych nie było w środku, nikogo nie znaleźliśmy. Aha, no dostaliśmy informację, że był szef tam CBS. Szef CBS? Nikogo nie znaleźliśmy, niestety. Dobrze, to się tam się zapytam. No to chyba wszystko, to wszystko. Wszystko, my się zawijamy. Dobrze. Nie ma poszkodowanych. Nie ma. Do widzenia. No to my zawijamy pogotowo, jedziemy. Do ciebie. Dobra. Siadam wszystkim. Dobra, panowie, wyłączamy sygnały i zawijamy stąd. Tutaj już prace rozbiórkowe będą w budynku. Dobra, co? My wsiadamy, zawijamy. 998 Los Santos, zgłosila 13. Zgłaszam odjazd zdarzenia wszystkich jednostek. Sytuacja opanowana. Budynek się zawalił, trwają teraz prace rozbiórkowe. Przyjąłem. No i co? Z ranka będzie trzeba pojechać po łódź. Jest już naprawdę ciemno, czyli bardzo długo nam zajęła ta akcja. No, na szczęście nikogo tam nie było, ale mówisz, że jakiś szef CBS tam był, ale nikogo nie mogliśmy znaleźć. Przeszliśmy cały budynek i nie mogliśmy kogo znaleźć. No co, będziemy musieli pójść spać i lecieć razem z chłopakami. Wezmę sobie mechanika i dwóch jeszcze innych i pojedziemy sobie po tą łódź. 998 Los Santos, zgłosi do 13. Wszystkie jednostki na bazie. Przyjąłem. Dobra, co, my się przebieramy i idziemy spanko. Dobra, już przebrany, idę do łóżeczka. Chłopaki tam się rozbierają dopiero, ale zaraz do nas dojdą. Też będzie potrzebny zaraz prysznic. Ja idę w prysznic, zaraz się widzimy. Okej, ja już po prysznicu. Właśnie udać się teraz do łóżeczka szybciutko, bo z ranka trzeba wstać przed zakończeniem służby i udać się po łódź. Co, ja się kładę. Widzimy się rano. Dobranoc. Panowie, wyspani są? Wyspani. Jasne, dobra. Mechanik i... Gdzie jest ten drugi? Jest, dobra. Siadamy do Amoroka i jedziemy po naszą łódź. Trzeba w końcu ją odebrać po tych dniach, nie? Bo zaraz koniec służby. To co, wsiadamy, panowie.
998 Los Santos, Głośla 90. Zgłaszam wyjazd 90 Połódź. Przyjąłem. No słuchajcie, my jesteśmy prawie na miejscu, obok tego jeziorka. Tutaj będziemy w następnym odcinku patrolować i robić ratownictwo wodne. Razem z chłopakami, patrzcie jaki piękny widok tutaj. Razem z tym Amarokiem, ło, aż cieszy oko. Panowie, ucieszeni z naszej łodzi? Tak. Wreszcie będzie ta łódka. Słuchaj mechanik, ty będziesz musiał ogarnąć, czy ona jest sprawna technicznie, nie? No to bo trochę kasy idzie od premiera. Gdzie on jest? Czyli w końcu na wodzie można będzie ratować. O, chyba ją tam widzę. Dobra, parkujemy sobie panowie. Zobaczcie jaka ta piękna łódź jest. Ło, aż się lśni. Gdzie jest ten gościu, który ją ogarniał? Ale w sumie nie ma tutaj żadnych numerów operacyjnych. A taka czteroosobowa, fajna, nie? No, przyda się na pewno. Rapnowie, bardziej, że stajemy z gościem teraz z nimi. Dobra, wsiadamy i przejdziemy się nią. Wsiadajcie. Okres wakacyjny, więc co ty tam zrobiłeś? No nie wiem. Ty, paralita. To woda tak przyciąga. Podoba się łódź? Zaraz przyjedziemy, tylko sprawdzimy ją. Nie, dobra. Co to za gość? To może ten od tej łodzi właśnie. Wow, wow, patrzcie jakie tylko ma buta. Trzymaj się tam, trzymaj się tam. Umiesz pływać? Co? No jak? Przy wschodzie słońca, dobra, myślę, że chyba jest w porządku, tak, co myślicie? No, jest super. Jest dobrze, trzeba było sprawić jeszcze silnik, jest tylko okej. Okay. Dobra, to zabierzemy ją po prostu do nas na jednostkę, tam ogarniesz wszystko. Tylko trzeba będzie znaleźć miejsce w garażu na niej. Dobra, potem trzeba będzie to jakąś lawetę wezwać, bo nie mamy szczepki. No to... Dobra, jedę podać gość. Cholera. Dobry panu. Dzień dobry. To pan to musi robił, tak? Tak, od zera. Panie, a pan jest... Ma pan jakiś tutaj papiery na robienie takich łodzi? Nie. Cholera. Dobra, to tutaj są pieniądze. Proszę bardzo. Dziękuję. I my zabieramy tą łódź, tak? Bylebym was tu nie widział, bo zaraz będę miał gości. Jasne, dobra, do widzenia. Chłopaki wyzywacie nawet i lecimy stąd. Słuchajcie, dzisiaj dzień pełen wrażeń. My właśnie kończymy już tutaj służbę. I co? Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i zapraszam was także do oglądnięcia poprzednich odcinków, bo były przeznakomite. No i co? Siemano!